Witam serdecznie. Kociewie leży na południu Pomorza Gdańskiego, w znacznej części w dorzeczach rzek Wdy oraz Wieżycy, które są lewobrzeżnymi dopływami Wisły. Zapraszam na wiosenną wycieczkę po tym mało znanym pod względem przyrodniczym regionie. W kwietniu w Polsce coraz liczniej pojawiają się ptaki zimujące w Afryce, jak jaskółki, rybitwy czy piecuszki, a także sieweczki rzeczne. Ptaki te, wbrew swojej nazwie, nie występują jedynie nad rzekami i coraz częściej wprowadzają lęgi w siedliskach stworzonych przez człowieka, takich jak spuszczone stawy czy żwirownie. Sieweczka rzeczna jest stosunkowo podobna do również lęgowej w Polsce sieweczki obrożnej. Rozróżnienie dorosłych nie powinno być trudne. Bardziej problematyczne może być rozpoznanie młodych ptaków. Sieweczka rzeczna we wszystkich szatach ma żółtą obrączkę wokół oka. Jest nieco mniejsza i delikatnie zbudowana, a w locie nie widać u niej wyraźnego jasnego paska na skrzydle. Wciąż trwa również migracja kaczek, m.in. ceraneczek, które są najmniejszymi polskimi kaczkami, ważącymi zaledwie około 350 g. Jako miejsca lęgowe preferują bogato porośnięte roślinnością zbiorniki wodne. W Polsce wyprowadza lęgi zaledwie około 1500 par, a jej tereny lęgowe rozciągają się na całą północną Eurazję, aż za koło podbiegunowe. Wśród rożeńców żerujących na jednym z zbiorników wodnych zaobserwowałem wyjątkowo jasną samicę. Ptak ten ma aberrację barwną o nazwie Brown, która cechuje się wyjątkowo jasnymi partiami upierzenia, które zwykle mają kolor brązowy, czarny lub szary. Jest ona związana z mutacją genu znajdującego się na chromosomie płci Z u ptaków. Jako że ptasie samce mają dwa chromosomy Z, a gen odpowiedzialny za mutację jest recesywny, to jest ona obserwowana znacznie częściej wśród samic. Ostatnimi kaczkami docierającymi do Polski są tyranki, których samce w szatach godowych odznaczają się wyraźną białą brwią. Tyranki docierają najpóźniej do Polski, ponieważ jako jedyne z polskich kaczek są migrantami dalekodystansowymi, zimującymi w Afryce, nawet na południowej półkuli. Thank you.
W jednym z ostatnich odcinków z Doliny Raduni wspominałem, że mewa śmieszka jest tak zwanym gatunkiem parasolowym, ponieważ przy ich koloniach często lęgi wyprowadzają inne ptaki, które korzystają z bezpieczeństwa zapewnionego przez liczne mewy, brojące swoje kolonie. Gatunkiem, który bardzo chętnie korzysta z takiej ochrony, jest perkos załusznik. Załusznik jest dość podobny do perkosa rogatego, który jednak nie jest lęgowy w Polsce, a spotkać można go przede wszystkim na wybrzeżu, gdzie załusznik jest rzadkością. Wśród kaczek w kolonii zauważyłem też samca podgorzałki, która jest w Polsce bardzo rzadką kaczką. Lęgową w liczbie zaledwie około 100 par, głównie na południu i wschodzie kraju. Niestety temu ptakowi brakuje pary, więc raczej nie przystąpi w tym roku do lęgów lub zrobi to z samicą głowienki, które również przebywają w pobliżu, ponieważ krzyżowanie sił międzygatunkowe jest stosunkowo częste u kaczek, w szczególności grążyc, do których należą m.in. podgorzałki i głowienki. W kwietniu warto baczniej przyjrzeć się mewom latającym nad zbiornikami wodnymi, ponieważ może okazać się, że wśród śmieszek wypatrzymy przedstawicieli najmniejszego gatunku mew, czyli mewy małe. Ptaki te są lęgowe na wschód od Polski, a zimują przede wszystkim na europejskich wybrzeżach, głównie Morza Północnego i Śródziemnego. To, co powinno zwrócić naszą uwagę, to silnie kontrastujące skrzydła, całe białe z wierzchu i czarne od spodu, z jaśniejszą obwódką z wierzchu skrzydła. Wybierając się na wiosenny spacer do lasu z wyraźnym udziałem świerka, warto zapoznać się ze śpiewem zniczka, który jest bliskim kuzynem szerzej znanego myśli królika. Wykrycie tego małego ptaszka może okazać się stosunkowo łatwe, ale nagranie go to już zupełnie inna sprawa. Ja tym razem odpuściłem i zadowoliłem się wykonaniem kilku zdjęć.
Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli podobał Ci się ten film, to będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał i klikniesz łapkę w górę. Zachęcam również do oglądania pozostałych moich filmów.